Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. A w studiu witam kandydatów na burmistrza Głogowa Małopolskiego w kolejności alfabetycznej. Pan Paweł Baj, obecny burmistrz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Witam pana, witam państwa. Oraz pan Antoni Jerz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywności i Rozwój. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. O fotel burmistrza Głogowa Małopolskiego kandydują jeszcze dwaj kandydaci. Pan Władysław Mikołajczyk z Komitetu Wyborczego Stowarzyszenia Nasza Gmina Głogów Małopolski i pan Józef Owczarzak, Komitet Wyborczy Wyborców Czas na Zmiany. Wystosowaliśmy zaproszenie do pana Władysława Mikołajczyka na adres mailowy przez niego wskazany. Niestety nie mamy ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia udziału w debacie. Jeżeli kandydat do nas dotrze, to oczywiście w tej części debaty, w której będzie obecny, będzie uczestniczył. Pan Józef Owczarzak, Komitet Wyborczy Wyborców Czas na Zmiany. Odezwaliśmy się do niego przez Facebooka, na którym jest dostępny, bo brak innego kontaktu, przynajmniej znalezionego przez nas, z prośbą o pilny kontakt i odezwanie się z kolei do nas. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Zaproszenie zostało doręczone fizycznie na adres pełnomocnika Komitetu Wyborczego wskazany na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Rozpoczynamy zatem w tej chwili debatę w gronie dwóch obecnych kandydatów. Krótko o scenariuszu dzisiejszego spotkania. Pierwszy punkt to autoprezentacja kandydatów. Tutaj mają panowie po 90 sekund, czyli półtorej minuty dla każdego, aby powiedzieć o sobie parę słów. Druga część to część właściwa debaty, ta merytoryczna, w której między innymi będziemy mówić o diagnozie stanu miasta, o tym, co się udało, a nie udało realizować, o inwestycjach. I tutaj ta część dyskusyjna skutkiem tego, że jest panów w tej chwili dwóch, będzie oczywiście dłuższa w sensie czasu dla każdego z panów przewidywanego do dyskusji. Kolejny punkt to pytania zadawane bezpośrednio przez jednego kandydata do wybranego kontrkandydata. 30 sekund na pytanie, 90 na odpowiedź i 30 na ewentualne ad vocem. Później apel o udział w wyborach i poparcie dla kandydatów. Mogą panowie zaapelować do wyborców i powiedzieć im, dlaczego powinni na każdego z panów głosować. Rozpocznijmy zatem dzisiejszą debatę. Zacznijmy od pieniędzy i budżetu. Rok 2018, dochody Głogowa zaplanowane na poziomie 100 milionów 717 tysięcy złotych, wydatki budżetowe 115 milionów 829 tysięcy. Deficyt zatem to nieco ponad 15 milionów złotych. Jak panowie patrzą na ten budżet? Czy jest szansa, mówimy tu o tej przyszłej kadencji, zmniejszenia, przepraszam bardzo, ten punkt za moment. Budżet jest rzeczą ważną. Autoprezentacja mi uciekła w tym momencie, zatem zaczynamy od autoprezentacji. W kolejności alfabetycznej pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. 90 sekund autoprezentacji dla pana. Jeszcze raz witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Baj. Obecnie jestem burmistrzem Głogowa Małopolskiego. Od grudnia 2010 roku sprawuję tę funkcję. Po raz trzeci ubiegam się o funkcję burmistrza Głogowa Małopolskiego. Jestem z wykształcenia prawnikiem. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej. Również ukończyłem studia podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia i z zakresu pomocy społecznej. Zdałem również w ubiegłym roku ukończyłem studia menedżerskie MBA. Zdałem również egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Szanowni Państwo, mieszkam w Budach Głogowskich, mam żonę, dwoje dzieci. Zajmuję się hobbystycznie modelarstwem, ale oczywiście jako aktywny człowiek lubię również żeglować latem i zimą jeżdżę na nartach. Dziękuję. 30 sekund jeszcze panu pozostało. Jeżeli chciałby pan uzupełnić, to proszę bardzo. No, dziękuję, może później będzie okazja. Zatem 30 sekund doliczymy w perspektywie. Pan Antoni Jerz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój. 90 sekund do pana dyspozycji. Szanowni państwo, mam 58 lat, jestem żonaty, mam trzy córki, dwie córki dorosłe, jedna 10-letnia. Od urodzenia mieszkam w Głogowie Małopolskim. Ukończyłem szkołę średnią, drugie liceum ogólnokształcące w Rzeszowie. Potem ukończyłem filiał MCS-u w Rzeszowie na Wydziale Prawa i Administracji z zakresu studiów administracyjnych.
Ze studiów podyplomowych ukończyłem wychowanie fizyczne na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach i potem pracowałem wiele lat, przez 12 lat pracowałem jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Głogowie i jako wicedyrektor tej szkoły. W latach 1998 do 2010, czyli przez 12 lat, byłem zastępcą burmistrza Głogowa Małopolskiego. Zajmowałem się przede wszystkim zamówieniami publicznymi, oświatą, kulturą. Byłem radnym powiatu rzeszowskiego w kadencji 2010-2014, potem przewodniczącym Rady Osiedla Centrum w Głogowie w latach 2011-2015. W latach 2011-2013 byłem dyrektorem Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a obecnie kieruję oddziałem w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Jestem specjalistą z zakresu funduszy unijnych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Zdałem egzamin na członków rad nadzorczych przed Komisją Ministra Skarbu Państwa. Prywatnie jestem sympatykiem, propagatorem sportu. Posiadam uprawnienia instruktorskie piłki nożnej, gimnastyki korekcyjnej. Tu zmierzamy do kropki. I tańczę w zespole pieśni i tańca Hanka. Zatem autoprezentacja dokonana. Rozpocznijmy tę dzisiejszą debatę. Jeszcze raz proszę o wybaczenie za pominięcie tego ważnego punktu na początku, ale autoprezentacja dokonana została. Zatem dyskusja merytoryczna przed nami. Wracając do pieniędzy, dochody 100 milionów 717 tysięcy złotych, wydatki 115 829 tysięcy, deficyt nieco ponad 15. Jaka jest szansa, zdaniem panów, jeżeli chodzi o tą przyszłą kadencję samorządu, na zmniejszenie deficytu i zadłużenia? Jakimi sposobami by to panowie uczynili, gdyby udało się osiągnąć to stanowisko burmistrza Głogowa? A może to nie jest tak duży deficyt, że musiałby być zmniejszany? Może on jest konieczny, aby te wydatki inwestycyjne i inwestycje mogły w ogóle się odbywać? To zacznijmy w tym momencie również od kolejności alfabetycznej. Później ją odwrócimy. Na początek pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, obecny burmistrz. Proszę bardzo. Oczywiście, panie redaktorze, ten poziom zadłużenia, o którym pan wspomniał, to jest planowany na początek roku budżetowego. Jaki będzie na koniec roku, to się jeszcze okaże. Natomiast jeżeli mówimy o planowanym zadłużeniu, tym, które zostało zapisane w budżecie, to ja uważam, że na tym poziomie ono jest bardzo niewielkie. Dzisiaj przede wszystkim, kiedy są do wykorzystania środki unijne, tak duże środki unijne, ponieważ kumulacja tych środków w 2018 roku następuje, to obowiązkiem każdego włodarza gminy jest po te środki sięgać, ponieważ te środki potęgują kwotę, którą mamy zapisaną w budżecie, dzięki czemu możemy realizować zadania w o wiele większym zakresie, niż bylibyśmy w stanie robić to przy pomocy własnych środków. Dlatego uważam, że są oczywiście widełki bezpiecznego zadłużania, które ustawa o finansach publicznych wyznacza, i my oczywiście do tego poziomu jeszcze mamy bardzo, bardzo daleko. Dlatego jeżeli będą środki unijne, jeżeli będą ogłaszane programy, z których gmina Głogów Małopolski będzie mogła skorzystać, to ja na pewno po takie środki będę sięgał, nawet jeżeli będzie to wymagało wzrostu zadłużenia. Ponieważ uważam, że jeżeli dzisiaj nie wykorzystamy szansy, jakie dają środki unijne na rozwój gminy, to w przyszłości my tego nie wiemy, czy takie środki się pojawią. Dlatego odpowiedzialny burmistrz, odpowiedzialny gospodarz gminy tak powinien gospodarować tymi środkami, żeby z jednej strony dbać o bezpieczeństwo finansów, co dzisiaj jest zachowane i o co bardzo skrupulatnie dbamy, ale z drugiej strony bardzo skutecznie sięgać po środki i rozwiązywać problemy społeczne, które dzięki tym środkom udaje się rozwiązywać. Ja tu wspomnę choćby z tegorocznej z perspektywy unijnej zrealizowany był program senioralny. Kompleksowo zrealizowaliśmy zadania w tym zakresie. Utworzyliśmy dzienny dom pobytu dla seniorów, stacjonarny dom, czyli dom pomocy społecznej. Utworzyliśmy stowarzyszenie, realizujemy program opieki domowej, rehabilitacyjnej, specjalistycznej. Także te programy na kwotę 8 milionów złotych, bo tyle uzyskaliśmy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, nie bylibyśmy na przykład
w stanie sami wygenerować takich środków z budżetu gminy. Dzięki temu, że dołożyliśmy wkład własny do programu, dzisiaj mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że problem osób starszych na terenie gminy jest usystematyzowany i kompleksowo rozwiązywany. Jeszcze 40 sekund zostało z tym doliczonym czasem z autoprezentacji. Ja dopytam tylko, rozumiem, że to jest wypowiedź w sensie takim, zadłużenie jest jakby konieczne w funkcjonowaniu samorządu, trzeba tylko dbać o to, aby ono było bezpieczne. Tak rozumiem? Tak, oczywiście bezpieczne, czyli mówimy o tych granicach, o których mowa jest w ustawie o finansach publicznych, natomiast nam jeszcze do tej granicy jest bardzo daleko. Oczywiście mamy poskładane wnioski do programów unijnych, z których możemy skorzystać, ale z których nie musimy skorzystać. Czyli jeżeli skorzystamy, to zbliżamy się do tej granicy. Natomiast jeżeli nie chcemy się nadmiernie zadłużać, to oczywiście nie musimy tych programów realizować, ale uważam, że będzie to ze szkodą dla mieszkańców, bo środki unijne to jest wartość dodana do budżetu gminy. Dziękuję bardzo. W czasie mniej więcej idealnie, to znaczy zabrakło znowu paru sekund, ale tu kończymy tę wypowiedź w tym momencie i kolejny z kandydatów, pan Antoni Jerz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój, w sprawie pieniędzy i budżetu, możliwości zmniejszenia deficytu i zadłużenia, bądź też nie. Jak to wygląda w pana programie? Proszę państwa, to o czym mówił pan redaktor o deficycie 15 milionów złotych, według zmiany uchwały budżetowej z września 2018 roku, to już jest zupełnie inna kwota, to już jest 33,5 miliona złotych. Oczywiście wiąże się to z pozyskaniem środków z funduszy unijnych na udział własny i pokrycie środków, które później będą refundowane. Bo sami wiemy, że Regionalny Program Operacyjny, wszystkie programy operacyjne działają na zasadzie refundacji wydanych środków. Ale proszę państwa, trzeba by zwrócić uwagę na jedną kwestię. Na kwestię inwestowania bądź wydawania pieniędzy unijnych, czy w ogóle pieniędzy. Moim zdaniem powinniśmy wydawać pieniądze każde, czy własne, budżetowe, czy unijne, celowo i zasadnie inwestując, żeby to zadanie, które realizujemy, przynosiło pewną wartość dodaną, bo nie problemem jest wydanie pieniędzy, wydanie szczególnie dla gmin ROF-owskich, czyli z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, dla których pieniądze są dedykowane, wydawanie pieniędzy, tylko problemem jest wydać te pieniądze tak, aby one przynosiły coś, jakiś zysk dla mieszkańców, dla danej gminy. Proszę państwa, ja też uważam, że pozyskanie pieniędzy unijnych wiąże się z zaciągnięciem kredytu bądź emisją papierów wartościowych, zwłaszcza, że w latach 2021-2027 będziemy trochę w innej sytuacji budżetowej, dlatego że dotacje będą już nie w wysokości 85%, tylko będą w wysokości 70%. Środki będą mniejsze, dlatego tym bardziej trzeba dobierać te programy tak, aby po prostu jak największa wartość dodana była z tych programów zostawiana w danej gminie. Musimy też pamiętać o tym, że świat nie kończy się na roku 2023, kiedy okres realizacji RPO 14-20 zakończy się. Potem będą też te programy, być może ukierunkowane na inne obszary, w których dotychczas nie pozyskaliśmy środków, a obszary, które będą obszarami zainteresowania dla naszych mieszkańców. Także to jest moje zdanie. Druga kwestia, która jest bardzo interesująca i bardzo ważna, to poziom do wydatków bieżących do wydatków majątkowych. Jeżeli mamy bardzo duży poziom wydatków bieżących, to oznacza, że my przejadamy wypracowane pieniądze. Chodzi o to, żebyśmy jak najwyższy poziom mieli wydatków majątkowych. Gdybyśmy przeanalizowali sobie poziom realizacji budżetu gminy Głogów za 2016 rok, to zobaczylibyśmy, że tylko 6% wydatków majątkowych było w tym roku. I tutaj stawiamy kropkę. Mniej więcej po 3 minuty panowie mieli swojego czasu na wypowiedź i może tego czasu będziemy się trzymać, jeżeli chodzi o długość poszczególnych wypowiedzi. To skoro mówimy o pieniądzach i o wydatkowaniu,
wydawaniu tych pieniędzy, to myślenie od rzeczy będzie porozmawianie właśnie o inwestycjach, o tym, jak te pieniądze są wydawane, jakie najważniejsze inwestycje zdaniem panów udało się zrealizować w obecnej kadencji, jakich nie, co jest do zrealizowania, co w tej sferze inwestycyjnej mają panowie do zaproponowania mieszkańcom. Mówiliśmy, że zaczynamy od kolejności alfabetycznej, zatem, żeby było sprawiedliwie, odwracamy tą kolejność. Pan Antoni Jerzy, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój, teraz jako pierwszy. Proszę Państwa, dla mnie najistotniejszą kwestią jest taki zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości naszej gminy, ze szczególnym naciskiem na rozwój terenów mieszkaniowych. Rozwój terenów mieszkaniowych stymuluje rozwój gminy. Dochodzą dodatkowe podatki od nieruchomości, dochodzą dodatkowe odpisy z PIT-u. To są bardzo duże kwoty, które wpływają na możliwość realizacji zadań gminy. Proszę Państwa, moim zadaniem będzie przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenach, które nadają się pod budownictwo mieszkaniowe, tylko w nieco innej formule niż jest to robione dotychczas. Chciałbym to zrobić na zasadzie dokonania scaleń i później podziałów. Tworzenie miejscowego planu, wrysowanie tylko na danym obszarze, którego właścicielami są osoby prywatne, bez scalenia i podziału, powoduje problemy później przy zamianie tych działek, przy dogadywaniu się tych mieszkańców, którzy są właścicielami tych działek, jak należy ten teren po prostu podzielić i jak on ma być wykorzystywany. Scalenie i podział na samym początku ten problem zlikwiduje. Proszę Państwa, bardzo ważną kwestią jest przygotowanie i zrealizowanie z zakresu ochrony środowiska wszelkich inwestycji. Myślę o wykonaniu kanalizacji na północy gminy, Przewrotne, Pogwizdów Starych, Uciska. One dzisiaj nie mają kanalizacji. Mieszkamy, żyjemy w XXI wieku, ludzie domagają się tego, po prostu chcą żyć w normalnych warunkach. Te elementy też będą stymulować rozwój tych miejscowości. To są takie dwa elementy. Chciałbym również bardziej położyć nacisk na rozwój oświaty. Wiem i doceniam tutaj starania o rozwój bazy oświatowej w gminie Głogów obecnych władz. Budowane jest przedszkole na przykład, ale trzeba też pomyśleć o tym, że bardzo duża szkoła w Głogowie, w której uczy się prawie 1000 uczniów, ma bardzo trudne warunki i świetlicowe, i jadalnia, stara sala gimnastyczna. Te wszystkie elementy są konieczne do realizacji. Mam pomysł na to, jak to zrobić. I chciałbym to w najbliższym czasie zrealizować. Istotną dla mnie kwestią jest również to, że żyjąc tuż za granicami Rzeszowa, mieszkamy jakby w innym świecie. Światła w naszych miejscowościach gasną o godzinie 22:30, w Głogowie o godzinie 0:30. Chcę, żeby w każdej miejscowości światła zmodernizowane na światła nowoczesne, LED-owe, będziemy korzystać z oszczędności pomiędzy kosztami obecnego oświetlenia a oświetlenia LED-owego, żebyśmy po prostu mieli oświetlenie przez całą noc. Ja często wyjeżdżam na delegację w nocy koło pierwszej, drugiej. Poproszę o zmierzenie do końca. I to jest bardzo duży problem. I chciałbym tylko nadmienić jeszcze o zasadzie, którą chciałbym wprowadzić. To jest partnerstwo publiczno-prywatne, ale to może w następnym elemencie. Pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, w kontekście właśnie inwestycji realizowanych, jeżeli chodzi o Głogów Małopolski. To samo zagadnienie. Co się udało, co jest do zrealizowania, co w tej sferze inwestycyjnej do zaproponowania mieszkańcom na najbliższą kadencję? Przede wszystkim, panie redaktorze, w minionej kadencji starałem się kompleksowo rozwiązywać te obszary, które do tej pory były mocno zaniedbane albo które w ogóle nie były rozwiązywane. Za pomocą dostępnych środków unijnych takie działania udało się zrealizować. Wspomniałem już tutaj na wstępie o programie senioralnym. To jest właśnie ten obszar, który do tej pory w ogóle nie był w żaden sposób zagospodarowany. Problemy tam występujące były bardzo duże, ponieważ wiemy wszyscy, że nasze społeczeństwo się starzeje i oferty dla seniorów nie było żadnej.
Dzięki tym środkom, tak jak powiedziałem, udało się wybudować dom pomocy społecznej. Udało się zrealizować dzienny dom pomocy dla seniorów, w którym to seniorzy przywożeni są i mogą korzystać z programu, który jest przygotowany w tym obiekcie dla seniorów. Jest również przygotowywany drugi obiekt, który również będzie tą ofertę poszerzał. Będzie tam realizowana i rehabilitacja, i będą sale do terapii światłem, i grota solna, i gabinety rehabilitacyjne. To wszystko będzie dla seniorów przygotowane i od listopada już ten budynek będzie oddany do korzystania. Dodatkowo seniorzy są obsługiwani, rehabilitowani u siebie w domach. Przychodzą tam pracownicy, którzy wykonują dla nich podstawowe usługi, ale również usługi specjalistyczne i służą wsparciem. Są również seniorzy w naszej gminie wyposażeni w tak zwane opaski życia, czyli rozwiązania bardzo nowoczesne, elektroniczne, które w razie zagrożenia mogą tej osobie pomóc. Także ten obszar został, uważam, kompleksowo zrealizowany. Przy pomocy środków unijnych pozyskaliśmy na ten cel 8 milionów złotych. Drugi obszar, który udało się zrealizować, to jest program transportowy. Jest on cały czas w trakcie realizacji. Pierwszym elementem to jest zakup autobusów. W tym momencie wspólnie z innymi gminami, które są w Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, zakupujemy autobusy, pierwszą partię 37 autobusów i w przyszłym roku kolejna partia autobusów przyjedzie. Także jeszcze w tym roku pojawią się na naszych ulicach. Będą wymienione wszystkie wiaty przystankowe. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu, umowa będzie podpisana i wiaty będą wymienione. 85 wiat. Kolejna sprawa, udało się nam wybudować 6 parkingów na terenie całej gminy. Stworzyliśmy ponad 800 nowych miejsc parkingowych, czyli dzięki temu wszyscy mieszkańcy zarówno z Głogowa, jak i z okolic Głogowa, z poszczególnych miejscowości mogą dojeżdżać do Głogowa, do centrum przesiadkowego, tu zostawiać autobusy i przesiadać się na środki komunikacji publicznej. Rozbudowujemy dworzec kolejowy. Będzie zrobione również poczekalnia dla mieszkańców i będą zrobione perony dla autobusów. Jest to rozwiązanie kompleksowe w połączeniu z programem Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, w ramach którego to programu również jako gmina uczestniczymy i będziemy wspólnie z panem marszałkiem kupowali szynobusy, które już od przyszłego roku będą co 20 minut przez Głogów przejeżdżały, czyli znacząco poprawi się komunikacja. 28 milionów, panie redaktorze, ten program komunikacyjny nasz kosztował. Jeszcze tylko dwa zdania, dobrze? I oczywiście ulice. Ulice, które udało się zmodernizować w tym roku w Głogowie. Dwie główne arterie, czyli ulica Sikorskiego, ulica Fabrycznej i wiele ulic pobocznych. Nieco ponad 3 minuty, doliczymy ten czas obu kandydatów, doliczymy ten czas, jeżeli będzie taka konieczność, do następnego kandydata. A następna tura, chciałbym również nawiązać w pewnym sensie do inwestycji. Jeżeli chodzi o inwestycje, no to wiadomo, że ważne są również sprawy dotyczące gospodarki, miejsc pracy i tak dalej, które wiążą się z inwestowaniem poszczególnych przedsiębiorstw, koncernów na terenie danej gminy, danego miasta. Specjalna strefa ekonomiczna Europark Mielec ma swoją podstrefę w Głogowie Małopolskim. Są tam zakłady, które tworzą miejsca pracy, stworzyły miejsca pracy. Na ile według panów może gminie, miastu pomóc sam fakt istnienia tej strefy, na ile może to stanowić dla niej, myślę, w sensie pewnego wsparcia dla tego, co się dzieje w gminie, w tym sensie gospodarczym, ekonomicznym. Wiadomo, samorząd ma takie, a nie inne instrumenty, jeżeli chodzi o ściąganie inwestorów. Co by panowie widzieli w sensie właśnie instrumentów sprowadzania inwestorów do Głogowa Małopolskiego? Czy rzeczywiście to istnienie podstrefy może być takim realnym wsparciem? Czy trzeba szukać troszkę na własną rękę, korzystać z innych możliwości? Znowu odwracamy kolejność. Pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy i Prawo Sprawiedliwość, a później pan Antoni Jerzy.
Oczywiście, panie redaktorze, szanowni państwo, strefa ekonomiczna jest tym elementem, który po pierwsze przynosi realny dochód gminie z podatku od nieruchomości i części oczywiście CIT-a. Natomiast to nie tylko strefa w Rogoźnicy, bo tu pan redaktor wspomniał, że pod strefa Mielecka, przecież w Rudnej Małej jest olbrzymi teren, na którym również znajdują się zakłady, również w samym Głogowie Małopolskim, na terenie Przewrotnego i w wielu, wielu innych miejscach ta zabudowa, jeżeli chodzi o fabryki, jest dość rozproszona, ale faktycznie ta część jest najbardziej skumulowana. Jako gmina również przygotowujemy kolejne tereny inwestycyjne, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, że tylko tworzenie dogodnych warunków do inwestowania dla przedsiębiorców jest skuteczną metodą na zachęcenie inwestorów do przyjścia do gminy. Dlatego korzystamy tutaj również z dostępnych środków unijnych. Mamy w tym momencie przygotowane kolejne 19 hektarów terenów gminnych do uzbrojenia, które to tereny będą w przyszłym roku na pewno przeznaczane do sprzedaży. Również korzystamy z programu RPO Województwa Podkarpackiego, w ramach którego będziemy tworzyli inkubator przedsiębiorczości. To również jest nowe zadanie, w ramach którego Rzeszowski Obszar Funkcjonalny otrzymał środki i będziemy mogli te działania realizować. Także bez wątpienia firmy i przedsiębiorcy są dla gminy bardzo ważni. My staramy się odpowiadać na ich potrzeby. W razie potrzeby również rozwiązywać problemy, które się pojawiają, bo takie problemy występują. Przede wszystkim jeżeli chodzi o ilość wody, o możliwość odprowadzania ścieków, ale dzięki temu również pozyskujemy środki i dlatego rozwiązujemy te problemy poprzez na przykład rozbudowę oczyszczalni ścieków. Był problem, nie mogliśmy odebrać odpowiedniej ilości ścieków od przedsiębiorców. Po rozbudowie oczyszczalni te problemy się zakończyły i możemy dzisiaj naprawdę sporo nowym przedsiębiorcom zaproponować terenów inwestycyjnych z pełną możliwością dostarczenia wody, odprowadzenia ścieku i oczywiście za pośrednictwem zakładu energetycznego przygotowanie odpowiedniej ilości energii. Również przygotowujemy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod właśnie działalność gospodarczą. Takie tereny i takie miejscowe plany również są przygotowane i będą w najbliższym czasie realizowane. Dziękuję bardzo. Pan Antoni Jerzy, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój. Te pół minuty panu doliczamy, które wykorzystał pan burmistrz w swojej wypowiedzi ponad ten limit 3 minut, zatem 3,5 minuty dla pana w tej samej sprawie. Inwestycje te realizowane obecnie, zrealizowane, te do zrealizowania to jest jedno, natomiast gospodarka to jest drugie i sprowadzanie inwestorów do gminy to jest kwestia, przed którą stanie ten, kto zostanie włodarzem Głogowa Małopolskiego. Proszę państwa, zanim zacznę mówić o inwestycjach i współpracy z przedsiębiorcami, chciałbym wrócić do tego programu transportowego. Ja mam nieco inne zdanie na temat tego programu transportowego. Uważam, że wiele z tych elementów programu transportowego mogło być zrealizowane lepiej. Jestem mieszkańcem jednej z ulic przy ulicy Fabrycznej, która jest elementem tego programu transportowego. Ta ulica to jest jedną z głównych ulic miasta, bardzo uczęszczana, przy której jest zespół szkół w Głogowie, do którego dojeżdżają rodzice, przychodnia rejonowa, tamtędy dojeżdża się do basenu w Głogowie. Ta ulica jest zbyt wąska, ona jest w parametrach 5 metrów, w większości 5 metrów, co w dzisiejszej dobie przy perspektywach rozwoju terenów okolicznych jest zdecydowanie za wąsko. Druga kwestia to ulica Sikorskiego na osiedlu Niwa. Zdaję sobie sprawę z tego, że wymogi programowe były takie, że chodnik musi być z obu stron tej drogi. Ta droga została tak zrealizowana, że chodnik jest do momentu, do którego była modernizowana ta droga. Ale to nie jest zakończony temat. Ten chodnik powinien być pociągnięty aż do ulicy Ogrodowej. Ja wiem, że tam pojawiają się problemy z wykupem gruntów, z przestawieniem ogrodzeń, no ale nie możemy kończyć zadania w połowie. To zadanie według mnie jest nie do końca zrealizowane. Jeden element jeszcze odnośnie centrum przesiadkowego. Ja, proszę państwa, codziennie dojeżdżam do pracy szynobusem i zachęcam wszystkich do jazdy szynobusem. Fantastyczne rozwiązanie. W ciągu 14 minut jestem w Rzeszowie.
Ale w czym jest rzecz? Rzecz jest w tym, żebyśmy stworzyli warunki dla osób, które chcą jeździć komunikacją publiczną takie, ażeby mogli korzystać z tych szynobusów. Otóż jeżeli w tym projekcie parking dla samochodów osobowych jest po drugiej stronie torów kolejowych, to jest to rozwiązanie niedobre. Parking powinien być jak najbliżej miejsca, z którego wsiadamy do szynobusa, bo wszyscy rano wiemy, jak to wygląda. Wszyscy śpieszymy się, jesteśmy na ostatni moment, nie zdążymy po prostu tego zrobić. To do zastanowienia jeszcze. A teraz do kwestii współpracy z przedsiębiorcami. Proszę Państwa, mamy wielu przedsiębiorców w podstrefie ekonomicznej. Chcę zwrócić uwagę też, że jest tam Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, którego byliśmy też jednym z członków założycieli jako gmina. Współpraca z przedsiębiorcami musi być bardzo ścisła. Chciałbym powołania takiej gminnej rady biznesu, bo urzędnik nie wie wszystkiego, co jest potrzebne przedsiębiorcom do zrealizowania swoich planów. Proszę Państwa, przed chwilą była tutaj mowa o terenach w Rudnej Małej, tam gdzie są firmy kurierskie, transportowe. My musimy dokonać pewnej zmiany, włączanie się do ruchu tych terenów. Nie możemy pozwolić na to, aby korki tworzyły się od Głogowa w momencie, kiedy włączają się samochody z firm transportowych do drogi numer 9. To jest absolutna konieczność. Proszę Państwa, zadaniem gminy jest inicjowanie pewnych procesów, przygotowanie warunków i stymulowanie rozwoju tych warunków. Słuchanie przedsiębiorców, co im brakuje do tego, aby rozwijać swoją działalność. Chcę zwrócić uwagę na to, że przedsiębiorcy, którzy są skupieni w Parku Naukowo-Technologicznym, to przedsiębiorcy stosujący bardzo nowoczesne technologie. Oni wielokrotnie zdobywali granty na swoje badania, wielokrotnie zdobywali granty z programów krajowych Infrastruktura i Środowisko na rozwój swoich firm. I jeszcze jeden element, taka współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a okolicznymi mieszkańcami. Wiem, że jest problem odnośnie współpracy między strefą ekonomiczną a Rogoźnicą. Obiecaliśmy mieszkańcom dawno temu, że będą ekrany albo nasadzenia roślinności, które będą ograniczać nadmierny hałas z tego terenu. Tego hałasu nie ma dużo, ale uciążliwość tak dużego obszaru jednak jest. To jest konieczne do wykonania w następnej kadencji. I tu stawiamy kropkę w tej turze. I kolejna, tym razem jako pierwszy pan Antoni Jerz. Wspomnieliśmy tutaj o takich kwestiach jak chodniki, jak sprowadzanie inwestorów, ale także o inwestycjach, które jakby mają służyć bezpośrednio mieszkańcom miasta. I myślę, to też jest temat, który jest warty uwagi. Pewna polityka społeczna, uprzystępnianie miasta mieszkańcom, tworzenie takiego klimatu i jakości życia w miastach, to jest coś, co właściwie od lat kilku chyba tak na dobrą sprawę wychodzi na światło dzienne w sensie takiej debaty publicznej mieszkańców władz miast. No, tu jest całe spektrum różnego rodzaju zagadnień, chociażby w postaci obsługi urzędowej, która przenosi się po części do internetu, prawda? Tworzenie pewnych stref wypoczynku, cała sfera kultury, przedsięwzięć związanych z tą kulturą, czyli no, tworzenie pewnej jakości życia i miasta, czy też rejonu jako miejsca do życia. I to jest, myślę, dla Głogowa szczególnie pewnie ważne. Może nie powiem, że Głogów jest w cieniu Rzeszowa, bo pewnie głogowianie by nie chcieli takiego zdania usłyszeć. No ale Głogów to jest okolica Rzeszowa i w pewien naturalny sposób to miasto wojewódzkie jakoś na te okoliczne miejscowości i gminy także oddziaływuje. Więc w ich przypadku takie tworzenie małej, lokalnej ojczyzny ze swoim klimatem, jakością życia, to jest też jest bardzo istotną sprawą. Jaki jest zatem panów plan w takiej kwestii, jeżeli chodzi o tą najlepszą kadencję, gdyby zostali panowie burmistrzem Głogowa, tak jak mówiłem w tej turze pan Antoni Jerz jako pierwszy? Proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie w tej chwili poszukują dobrego miejsca do wypoczynku, poszukują spokoju, poszukują takiego azylu. My jesteśmy taką gminą, która może dostarczyć wielu turystom, mieszkańcom i gościom
takich miejsc. Przecież mamy fantastyczne lasy. Przecież ponad 35% naszych terenów to tereny zalesione. Dlatego w moim programie bardzo istotnym elementem jest rozwój turystyki. Jestem fanem zielonych szlaków Greenways. To są takie szlaki, które stymulują lokalną gospodarkę, stymulują rękodzieło, pokazują miejscowych artystów, a jednocześnie są dostępne dla osób, które uprawiają ekoturystykę. Mamy świetne warunki, rezerwat Bur, w którym możemy przeprowadzić ten szlak do kolejnych gmin. Chodzi o to, żebyśmy łączyli w pewne dłuższe szlaki, odcinki, które występują na terenach gmin. Turystyka nie tylko rowerowa, turystyka piesza. Możemy również zajmować się turystyką narciarską, narciarsko-biegową. Mamy świetne tereny do uprawiania biegów narciarskich. Oczywiście wymagałoby to pewnych inwestycji w sprzęt, bo chodzi o sprzęt, który będzie wyznaczał tory biegowe. To nie są duże pieniądze, a będziemy ściągać naprawdę mnóstwo turystów, mnóstwo biegaczy narciarskich. Cały Rzeszów będzie do nas przyjeżdżał. Już zapraszam. Proszę Państwa, mamy naprawdę dobre warunki do uprawiania żeglarstwa. Gdybyście Państwo przyjechali kiedyś na stawy w Lipiu, który to jest olbrzymi akwen, niestety nie połączony ze sobą, moglibyśmy naprawdę zrobić tam fajne rzeczy. Chciałbym wybudować tam marinę żeglarską z pomostem, z możliwością pływania większymi jednostkami, nie tylko omega optymistami, ale i omegami i jachtami kabinowymi. Stymulowałoby to znakomicie rozwój gospodarki na miejscowym, na terenie Lipia i okolicznych miejscowości. Chciałbym, proszę Państwa, również stworzyć warunki do tego, aby młodzież, wracając do domów po zajęciach, a w większości chodzą do szkół rzeszowskich, miała co robić w mieście, żeby mieli miejsce do spotkania się, żeby była możliwość zorganizowania dyskotek. Chciałbym w tym kierunku zorganizować działalność Ośrodka Kultury w Głogowie, aby po prostu dostrzegał te problemy i oczekiwania młodzieży. Pół minuty jeszcze zostało. Tak, czasu 3 minuty. Jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć o tym, że oczywiście kompleks stawów traczewskich w Głogowie również do wykorzystania. Tutaj wiem, że złożony został wniosek z programu rewitalizacji i popieram jak najbardziej te działania, bo pamiętam czasy, kiedy funkcjonował taki ośrodek lasowiaczek w Głogowie, to starsi głogowianie, mieszkańcy Rzeszowa pamiętają, mnóstwo ludzi przyjeżdżało do tego ośrodka i w tym momencie, gdybyśmy zrealizowali te wszystkie zadania, które są w tym programie rewitalizacji, znów ten ośrodek będzie funkcjonował oczywiście w zupełnie innym wymiarze, w wymiarze zupełnie nowoczesnym, ale również będzie to fantastyczne miejsce do wypoczynku. I tu stawiamy kropkę ponownie. Pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, obecny burmistrz, w sprawie jakości życia i tego uprzystępniania, tak to nazwijmy, miasta mieszkańcom, tworzenia pewnej lokalnej społeczności małej ojczyzny. Oczywiście bardzo ważny element. Ja jestem w tym względzie za zrównoważonym rozwojem, dlatego już w tym momencie realizujemy gminny program Stref Aktywności. W ramach tego programu będziemy tworzyli siłownie na otwartym powietrzu i nowoczesne place zabaw. I te siłownie już w tym roku pojawią się na terenie naszej gminy. Ten program realizowany jest z naszych budżetowych środków. I powstanie plac zabaw i w Pogwizdowie Starym, i w Hucisku, i w Przewrotnym, i w Lipiu, i w Rogoźnicy. Także wiele tych obszarów będzie tutaj zagospodarowanych w taki sposób, żeby młodzież, matki z dziećmi mogły tam spędzać swój czas. W ubiegłym dosłownie tygodniu, panie redaktorze, oddaliśmy do użytkowania skatepark, czyli miejsce do aktywności dla dzieci, młodzieży. Również zadanie zrealizowane ze środków unijnych. Naprawdę duża część młodzieży do mnie pisała i chciała, żeby takie miejsce do takiego
nowoczesnego wypoczynku, form uprawiania sportu się u nas znalazło i znalazło się obok basenu i kortu tenisowego. Również realizujemy zadanie dokończenia budowy sali gimnastycznej w Rogoźnicy. Na ten cel otrzymaliśmy środki z programu rozwoju obszarów wiejskich. Przetarg będzie, umowa została już podpisana i w tym roku zadanie będzie zrealizowane. Dodatkowo stworzyliśmy ścieżki rowerowe na terenie gminy, nie tylko te przy ulicy Sikorskiego i ulicy Długiej w Głogowie, które to zostały zrobione w ramach programu transportowego, ale oznaczyliśmy 20 km ścieżek na terenie gminy w ramach współpracy z Eurogalicją, z lokalną grupą działania z programu obszarów wiejskich. Także wiele tych obszarów, o których tutaj mówimy, już jest zrealizowana lub będzie w najbliższym czasie. Ale bardzo ważnym również elementem jest renowacja parków. Dlatego w swoim programie zostały zapisane działania, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i również na ten cel już zostały pozyskane środki z Unii Europejskiej. Tutaj była mowa o stawie Traczewskich w Głogowie. Oczywiście te stawy już są wpisane na listę marszałka i będą realizowane. To jest całkowita, kompleksowa rewitalizacja tego terenu. Tam powstanie właśnie, o czym tutaj pan Antoni mówił, czyli marina, powstanie budynek, w którym będzie możliwość wypożyczania sprzętu wodnego, w którym również będzie pomoc, będzie scena, plac zabaw. Kompleksowo cały teren wokół stawów Traczewskich przy Głogowskim basenie będzie zagospodarowany i w przyszłym roku będzie już oddany mieszkańcom do użytkowania. Ponadto zrewitalizujemy park w Wysokiej Głogowskiej, w Rudnej Małej, park Grabina oraz wybudujemy nowy park w Rogoźnicy. I chcę panu powiedzieć i państwu, że na te wszystkie działania, o których teraz już mówię, środki gmina Głogów pozyskała. Czyli to, co wymieniam, to jest realizowane lub w najbliższym roku będzie zrealizowane. I jeszcze jedna sprawa, bo wspomniał pan też o dostępie mieszkańców do nowoczesnych narzędzi. Chcę powiedzieć, że gmina Głogów zrealizowała już zadanie z RPO, z programu europejskiego, regionalnego programu operacyjnego e-gmina, czyli zinformatyzowaliśmy urząd gminy. Większość spraw dzisiaj, dosłownie 45 usług, mieszkańcy mogą załatwiać przez internet, nie wychodząc z domu. To zdecydowana poprawa w stosunku, co było do tej pory, bo do tej pory jedynie 5 usług można było przez internet załatwiać. Dzisiaj jest ich aż 45, koszt 4,5 miliona złotych. Na ten cel również otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, aby z tych usług korzystać. To są narzędzia bardzo nowoczesne, aczkolwiek one nie są trudne. Natomiast całkowicie rewolucjonizuje to urząd i również daje szansę na dodatkowy rozwój. I to jest koniec tej tury i tej wypowiedzi. Panowie, zanim przejdziemy do pytań do kontrkandydata, to jeszcze takie jedno krótkie pytanie. To jest tak, jeżeli chodzi o samorządy, że włodarze miast, gmin pochodzą z wyborów bezpośrednich. Radni mogą reprezentować różne komitety i różne opcje i może się zdarzyć tak, że ten, kto zostanie wybrany, abstrahując od konkretnego miasta, będzie musiał współpracować, jeżeli chodzi o Forum Rady Miasta, z różnymi opcjami dotyczącymi opcji politycznych, lokalnych społeczności itd., itd. Jak widzieliby panowie taką współpracę? Gdyby taka sytuacja oczywiście się zdarzyła, że trzeba będzie współpracować z radnymi reprezentującymi różne spojrzenia na gminę i na to, co się w gminie dzieje oraz propozycje burmistrza. Tu odwracamy znowu kolejność. Pan Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, jako pierwszy. Proszę bardzo, 2 minuty mogę na tą część dla każdego z panów przeznaczyć. Panie redaktorze, szanowni państwo, hasłem naszej gminy jest Gmina Wielu Szans. To jest oczywiście hasło prawdziwe, ponieważ każdej osobie, każdym środowiskom, które na terenie naszej gminy żyją, mieszkają, działają lub planują działać, oczywiście takie możliwości gmina stara się stwarzać i każda osoba, która ma jakiś dobry pomysł, która chce wpisać się w mądry i zdrowy rozwój tej gminy, na pewno ode mnie dostanie szansę na taką działalność. Takich przykładów mógłbym mnożyć. Wiele osób, które przychodziły i mówiły, że trzeba coś poprawić, pokazywały jakieś możliwości realizowania tych zadań, zostały te działania zrobione.
choćby zajęcia w domach ludowych. Bardzo szeroka oferta przez Dom Kultury została stworzona. Część zajęć oczywiście jest stała, taka jak występy grup artystycznych, zespołów ludowych, kapel, które tam ćwiczą, czy zajęć z rękodzieła dla dzieci, które są realizowane. Ale na przykład, jeżeli przychodzą mieszkańcy i mówią, że chcieliby wprowadzić zajęcia z zakresu tańca, z zakresu tańca towarzyskiego, fitness, innych elementów i jest grupa 10 osób zainteresowanych, zawsze u mnie znajdują taką możliwość. Innym przykładem jest cała sfera rozwoju takiej polityki historycznej. Do tej pory w Głogowie mało mówiło się o historii, mało mówiło się o tym, kto Głogów założył, jakie osoby tutaj żyły i miały wpływ na rozwój tej części naszego województwa. Również dałem szansę osobom, które chciały tą działką się zająć. Dzisiaj wydaliśmy już 3 książki na temat historii tego miasta. Wznowiliśmy książkę Miasteczko Franciszka Kotuli. W tym tygodniu odbyła się również promocja monografii Głogowa, pierwszego tomu tej monografii. Także wiele środowisk naprawdę szansę na rozwój ma. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć... Tu 20 sekund do końca wypowiedzi, proszę bardzo. Można kontynuować przez owe 20 sekund jeszcze? Oczywiście wiele działań jeszcze pozostaje w sferze realizacji i tutaj przede wszystkim są to zadania inwestycyjne, bo obszar współpracy w tych działaniach miękkich jest bardzo ważny, ale inwestycje i środki, które na ten cel są bardzo istotne. Tu przede wszystkim mówię o dobrej współpracy ze środowiskiem rad sołeckich, kół gospodyń wiejskich przy realizacji tych zadań i oczywiście budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Przewrotnym. To będzie ten element, który będę liczył tu na wsparcie mieszkańców, ponieważ bez ich zaangażowania tych działań się nie da zrealizować. I jeszcze jedna sprawa. Oczywiście jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami. Naprawdę nie zamykam się na nikogo bez względu na jego poglądy, na jego opcje polityczne. Jeżeli ktoś chce działać na rzecz mądrego, zdrowego rozwoju gminy, jestem w stanie zawsze z taką osobą współpracować. Pan Antoni Jesz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywności Rozwój. Około 3 minut dla pana w tym momencie. 2:50 dokładnie. Szanowni Państwo, panie redaktorze, zgłosiliśmy do Rady Miejskiej w Głogowie 14 radnych. Nie mamy tylko radnego zgłoszonego z okręgu Rogoźnica-Lipie. Też nie dlatego, że nie mogliśmy zgłosić tam osoby, ale nie chcieliśmy po prostu szukać kogoś, że tak powiem, na siłę. Czy chcę współpracować? Oczywiście, proszę Państwa, ja uważam, że na poziomie gminy nie powinniśmy patrzeć na poglądy polityczne, na to, czy ktoś należy do tej czy określonej partii politycznej czy ugrupowania. My powinniśmy patrzeć na to, czy dana osoba chce pracować dla dobra gminy, całej gminy, nie tylko swojego okręgu, który reprezentuje. Takie jest moje zdanie. Jestem gotowy do współpracy z wszystkimi osobami, które chcą realnego rozwoju gminy. Proszę Państwa, chciałbym, aby radni zrozumieli, jaka jest ich rola. Bo radni w momencie, kiedy zostają wybierani, nie wszyscy oczywiście, nie bardzo rozumieją, jaka jest rola radnego. A rola radnego jest olbrzymia. To nie jest osoba, która prosi burmistrza o zrealizowanie jakiegoś zadania i dziękuję za to, że wysypany został kamień na drogę gminną. To jest osoba, która kontroluje i nadzoruje pracę burmistrza, która wskazuje pewne kierunki. I chciałbym, żeby pracując z tą nowo wybraną radą, żebyśmy właśnie w takiej formule pracowali. Ja nie chcę podziękowań, że panie burmistrzu, dziękuję, że pan wysypał kamień na moją drogę, tylko chcę takich kierunków, które ktoś, będąc blisko w danym okręgu, dostrzega, których ja być może nie widziałem. Proszę Państwa, chciałbym, żeby rozwijać współpracę z radnymi i uczyć pewnych nowych rozwiązań, takich, które są rzadko stosowane w tym momencie. Mówiłem panu redaktorowi o tym, że
Jestem zwolennikiem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. To rzadko stosowana jeszcze formuła w Polsce, bardzo często stosowana na zachodzie Europy, która polega na tym, że część zadań publicznych jest realizowana przez podmiot prywatny na zlecenie wysyłane od podmiotu publicznego, czyli od gminy. Widziałem niedawno rozwiązania doskonałe, które są do zaszczepienia na terenie naszej gminy, to znaczy budownictwo mieszkaniowe, budowa dróg, kompleksowa budowa dróg, oświetlenia w formule PPP, gdzie podmiot prywatny realizuje to zadanie, wykonuje i utrzymuje, a gmina przez dłuższy okres partycypuje w kosztach utrzymania i płaci mu taki, można powiedzieć, coroczny czynsz. I to rozwiązanie do wprowadzenia w programie, który pana komitetu, sądzę, bo dlatego o tym mówimy. Ostatnia część dzisiejszej debaty to pytania. 30 sekund do 30 sekund na pytanie, do 90 sekund na odpowiedź i do 30 na ewentualnie ad vocem. Pan Antoni Jerz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój. Proszę o pytanie do pana Pawła Baja. Jesteśmy gminą, która leży na styku dużego miasta. Wiemy, że w tym roku, od 1 stycznia 2019 roku, jedna z naszych sołectw odejdzie do miasta Rzeszowa. Taka była decyzja rządu. Takie były wyniki głosowań mieszkańców. Mam pytanie, jak pan zamierza w pewien sposób wpływać na mieszkańców Pogwizdowa Nowego, żeby chcieli zostać w naszej gminie, bo wiemy, że takie oczekiwania mieszkańców Pogwizdowa Nowego już wyrażali w tym roku, że oni również chcą wejść w skład miasta Rzeszowa, co byłoby niekorzystne dla naszej gminy. I tutaj stawiamy kropkę, proszę o odpowiedź. Oczywiście to jest wielkie nieszczęście, co się stało, że Miłocin od 1 stycznia 2019 przechodzi i staje się częścią Rzeszowa, ponieważ to znacząco osłabia szanse na rozwój naszej gminy. Z tym również będzie związane moje pytanie. Ale oczywiście, co zamierzam zrobić? No, szanowni państwo, dla mieszkańców Pogwizdowa Nowego, Rudnej Małej, Rogoźnicy i wszystkich innych sołectw, bo tak naprawdę my nie znamy do końca zakusów prezydenta Rzeszowa, o jakie kolejne sołectwa będzie chciał naszą gminę pomniejszyć. Dlatego ta oferta jest skierowana szeroko do wielu miejscowości. Ale skoro mowa o Pogwizdowie Nowym, to oczywiście chcę powiedzieć, że poszerzamy bazę oświatową. Budujemy w tym momencie salę gimnastyczną w tej miejscowości. Tam oczywiście były problemy z wykonawcą. W tym momencie wykonawca, który nie zrealizował zadania, zapłacił wszystkie kary umowne. Ogłosiliśmy nowy przetarg. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy, który dokończy tą halę gimnastyczną. Także ta oferta oświatowa znacząco się poszerza. W szkole w Pogwizdowie Nowym realizujemy program unijny, w ramach którego dokupujemy sprzęt i poprawiamy ogólne warunki do życia tym mieszkańcom. Przede wszystkim mieszkańcy gminy Głogów mają niższe opłaty za śmieci, niższe ceny wody, niższe ceny za odbiór kanalizacji i niższe podatki. Myślę, że to przede wszystkim powinno ich przekonywać, bo życie w Głogowie jest naprawdę dużo tańsze i myślę przyjemniejsze. Będzie adwocem pan Antoni Jerz. Proszę państwa, myślę, że wiele działań musi być podejmowane wspólnie. To nie mogą być tylko działania podejmowane przez burmistrza tego czy następnego. To muszą być działania, które przekonają tych mieszkańców. Żeby przekonać mieszkańców do tego, żeby pozostali w naszej gminie, musimy stwarzać im warunki porównywalne do warunków, które mają w Rzeszowie. Póki co takich warunków im jeszcze nie stwarzamy. I to było ad vocem. Teraz pytania od pana Pawła Baja, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, do pana Antoniego Jerza, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój. Też właśnie w sprawie poszerzenia Rzeszowa. W pana komitecie wyborczym, jako jeden z kandydatów w wyborach sołectwa Miłocin, kandyduje pan Zbigniew Micał, człowiek, który jawnie opowiada się za przyłączeniem sołectwa Miłocin do Rzeszowa. Zdaje pan sobie chyba sprawę, że oderwanie od gminy Głogów choćby jednego sołectwa to strata dla Głogowa i pomniejszenie szans na rozwój. Tak więc pytam, czy działania, że te działania już na wstępie szkodzą gminie. W związku z tym pytam, jak chce pan współpracować z takimi ludźmi i zrealizować program, skoro gmina będzie miała coraz mniejsze szanse i ograniczone możliwości na rozwój? Proszę o odpowiedź. Proszę państwa, tak, pan Zbigniew Micał jest kandydatem z sołectwa Miłocin Pogwizdów Nowy do Rady Miasta Głogowa. Zwróćmy uwagę na to,
że to nie były działania pana Micała, które zmierzały do oderwania sołectwa Miłocin od gminy Głogów, tylko to mieszkańcy Miłocina zdecydowali tak, że oni chcą mieszkać i chcą być zarządzani przez prezydenta Rzeszowa. Zmniejszenie liczby mieszkańców oczywiście jest niekorzystne dla gminy Głogów, natomiast prawo wyboru mieszkańca do decydowania o sobie jest dla mnie prawem wyższym. Oczywiście burmistrz, rada ma robić wszystko, żeby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki, żeby zachęcić ich do pozostania w gminie Głogów. Natomiast jeżeli nie robimy tego wszystkiego i mieszkańcy widzą, że będzie im lepiej w Rzeszowie, to oni po prostu tak zdecydowali. Czy będzie ad vocem? Oczywiście to jest nieprawda. Bierze pan na listę sołtysa Miłocina, który na zebrania wiejskie, które on organizuje, zaprasza prezydenta Rzeszowa, namawia ludzi do wejścia do Rzeszowa, a pan bierze go na swoją listę wyborczą jako kandydata do Rady Miasta Głogowa i chce pan z nim realizować swój program. Widzę w tym całkowitą nieścisłość, brak logiki i w ten sposób, uważam, pozbawia pan szansy Głogów Małopolski na rozwój. Dziękuję panom za udział w dyskusji. Zachęcamy do udziału w wyborach i głosowania. Państwo wybierają 21, to jest termin pierwszej tury wyborów na wójtów, prezydentów i burmistrzów. Druga, o ile będzie potrzebna, 4 listopada. Naszymi gośćmi byli Paweł Baj, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość i pan Antoni Jesz, Komitet Wyborczy Wyborców Aktywność i Rozwój, kandydaci na burmistrza Głogowa Małopolskiego. Kłania się państwu Jerzy Pasierb. Jutro debata dotycząca Ropczyc. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję bardzo.